Polskie Radio Białystok. No dobrze, teraz powiedz, czy wyście wychodząc na ten stadion wierzyli w to, że tutaj w ogóle można było ugrać dobry wynik? Ja powiem, jak się spojrzało tylko na ławkę rezerwowych, waszą i Lecha, to tutaj wszystko właściwie było jasne. No, myślę, że tak. No, na pewno przyjechaliśmy tutaj w takim ustawieniu na pewno nie przegrać. W pierwszej połowie zastosowaliśmy bardzo dobrze, moim zdaniem, i nie dawaliśmy, żeby cokolwiek Lech stworzył. A w drugiej połowie kolejna bramka stracona i głowy w dół. Mentalnie siadamy i dostajemy od razu drugie gąbki, już wszystko masz. Lech ma pod kontrolą grę i trzyma przy piłkę, my stoimy blisko. Wiemy, że jeśli się otworzymy, to dostajemy trzecią, czwartą. No i no niestety. No. Zdominowali nas w drugiej połowie po prostu na 100%. Krótko mówiąc, różnica klasy, to było widać. Smutne, smutne w tym wszystkim jest to, że rzeczywiście to, co mówisz, po golu jest raz, że głowa opuszczona, ale druga sprawa, że jakby nie widać, no bo powiem wprost, umiejętności tego, żeby takiego Lecha przełamać. To tutaj rzeczywiście różnica była bardzo duża. Nie, no rok temu graliśmy tu w 10, przegrywając 2-1. Tu przegrywając 1-0, 2-0, no nie wiem, spróbować cokolwiek przynajmniej. My nic nawet nie próbujemy. No. Lech wychodzi z kolejną kontrą, z kolejnym zagraniem. Każde zagranie gdzieś za linię, do boku, stwarzają sobie sytuację. W bocznych sektorach 2-2 zawodnicy mają, no jakich mają, no nie ukrywajmy, no mają dobrych zawodników, no jest zmienniki, co pokazał Amaral, co wszedł i no i zrobił różnicę. Wiem, że jako kapitanowi będzie ci ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ale dzisiaj w Jagiellonii tak naprawdę, jeżeli ktoś chciał oglądać młodych Polaków, to dzisiaj ogląda ich w nadmiarze. Ja nie mówię, że tutaj młodzi Polacy zawinili, czy starzy obcokrajowcy. No po prostu nie ma balansu w tej drużynie i chyba za dużo Wajcha się, przepraszam, przegięła w stronę tego, że my gramy młodzieżą. A młodzież czasami potrzebuje też nabrać doświadczenia, umiejętności, żeby z takimi rywalami jak Lech grać po prostu. No myślę, że dobrze powiedzieliście, no ale jakie mogę mieć pretensje do Oliwiera czy do Miłosza, którzy grali dzisiaj. No młodzi chłopacy, 16 lat wychodzą na takim stadionie czy takiej publiczności. I super grali w pierwszej połowie, naprawdę super grali. W drugiej połowie może nie tylko oni grali super, a my też. Ja pierwszy z nich grałem bardzo słabo i myślę, że co tu dużo gadać. No. Trener powiedział, czeka nas dużo pracy, no będziemy pracować dalej. No, sami zdajemy sprawę sobie, w jakiej my jesteśmy teraz w pozycji. No i tak jak mówię, każdy mecz przed nami teraz to będzie walka i tyle. Trener, któryś raz z rzędu powtarza, że my musimy przede wszystkim wybiegać, wywalczyć, no ale to przecież to piłka nożna to nie jest. Ja już to mówiłem na konferencji prasowej. Bieg na 1000 metrów, czy bieg na 3 kilometry z przeszkodami. Tutaj biegać to biegać, ale tu trzeba jeszcze w piłkę pograć, a tutaj tego brakuje przede wszystkim. Od dłuższego czasu brakuje. Piłka nożna, mi się to polega na tym, żeby wygrywał, kto więcej strzela bramek. No, ale my za dwa mecze ostatnie nie stworzyliśmy sobie żadnej sytuacji. Grając u siebie z Wisłą Płock i no, Lechu gdzieś tam na kontr próbowaliśmy przynajmniej choć na bramkę uderzyć, no ale no, nie oszukujmy się, te bramki za ostatnie dwa mecze, no to te sytuacje za ostatnie dwa mecze, no to nawet nie setki, to nawet nie 80, żeby blisko bramki było. Czy ty kiedy myślisz o tym, jak gracie i jak sytuacja wygląda w tabeli, myślisz powoli o tym, że ta drużyna po prostu może spaść z ligi? No nie będę ukrywać, że na pewno mi przychodzą takie myśli do głowy, ale ja ich staram się odrzucać. Ja wierzę w tych chłopaków, w ten zespół i w sztab, że oni robią dobrze dla nas. Kibicy nas wspierają i dzięki im też, że przyjeżdżają na nas na mecie, przychodzą w Białymstoku na nasze mecie. No, widocznie, że mają dużo cierpienia, żeby przychodzić oglądać nasze mecie. Ale no ja mówię, że będziemy teraz na kogoś zwalać winy czy jeszcze coś, no to już będzie po wszystkim. Musimy się trzymać razem, jeżeli ktoś chce pogadać, spotka się od kibiców. Ja jestem zawsze otwarty i dzwonimy się i pogadamy, nie ma problemu. Wyjaśnić kilka kwestii. Krótko mówiąc, 2 tygodnie przerwy, a potem mecz, może jeszcze nie z gatunku tych tam za 6 punktów, chociaż nie, akurat z Lubinem właśnie za 6 punktów, bo to oba zespoły są nad strefą spadkową, ale ten, kto przegra, ten będzie bardzo, bardzo mocno zamieszany w walkę utrzymania. Nas każdy mecz teraz będzie ciekawy i o 6 punktów myślę, że każdy, bo gramy i z Zagłębiem, i z Śląskiem, i z Wisłą, i z Lęczną. Także myślę, że będziemy przygotowywać się do tych meczów i pracować. Bo no, co nam zostało? Gadać? Gadamy 3 lata, już chodzimy i gadamy to samo w kółko. A to nie to, a to nie tak, a to nie tak. Przestańmy gadać, zajmijmy się robotą i tyle. Polskie.
ma.